Jesteśmy przy naszej latarni morskiej, można tak to w sumie nazwać. Zaczęliśmy trochę tutaj sprzątać, bo naprawdę tutaj jest bardzo mocny burdel. Niektóre właśnie rzeczy nawet na pewno nam się przydadzą. Porąbiemy jakieś deski, powynosiłem trochę beczek, tak więc wszystko nam się to powinno przydać. Nawet do jakiejś tam palisady, deseczki nam się przydadzą. Więc to wszystko postaramy się właśnie ogarnąć tak, żeby to nam się przydało. We trzech oczywiście. Dobra, musimy to wziąć. To bierzemy we trójkę. Tylko tak we trójkę to... Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, udało się, podnieśliśmy. Ja najsilniejszy. Dobra, udało się. Niesiemy. Wiadomo, to trzeba odgrywać po prostu. Robię też jakieś tam screeny w razie czego, bo Exartus mnie prosił, bo Kagit chciał właśnie screeny. Będzie to też właśnie na nagraniu, że właśnie tutaj to ogarniamy, więc powinno to wszystko wystarczyć. Więc właśnie powinno to wszystko tutaj wystarczyć. Dobra, chyba tutaj kładziemy. Dobrze, pracujemy dalej. Troszkę tego drewna musiałem dorzucić do ogniska, naprawdę, no niektóre, to znaczy można powiedzieć, że większość tych desek, co tutaj leży, są takie same trupy i do spalenia się tylko nadają i na rozpałkę. Robimy sobie tutaj dalej, wynosimy te wszystkie, znaczy no nie wszystkie rzeczy dosłownie, ale wynosimy większość rzeczy, niszczymy te skrzynie, beczki tak samo niszczymy, coś tam się komuś udało wydobyć z tych beczek, jakieś gwoździe tego szkieleta też wynieśliśmy. Także no, większość to takie trupy są do wyniesienia, ale trzeba po prostu tutaj porządek zrobić. Jeszcze te drzewa trochę nam zostały do ścięcia. Udało mi się ten świerk ściąć. Co dalej? Jeszcze ten pniak w sumie został. Tu dwie czy trzy beczki jeszcze leżą. No trzeba tutaj popracować jeszcze trochę. Więc no, sporo czasu. Jeszcze jakieś tam ręce do pracy by się nam przydały, szczerze mówiąc. Ale no, tak to sobie trochę dłużej tutaj posiedzimy. Będzie dobrze. Dobra, powoli zaczynamy to właśnie tutaj ogarniać sobie. Troszkę drewno mamy pocięte. Tak zaproponowałem właśnie, żeby te drzewa po prostu powycinać. Asfalt poszedł do środka i zapytać fiksera, jak to właśnie zrobić tak porządnie, żeby właśnie przypadkowo też nam te drzewa nie pospadały na przykład na latarnię morską, na ten budynek. Ten piak też pewnie będzie trzeba wypierdzielić, te beczki porozwalane są to do rozwalenia. Jest też jakiś tutaj stół, naprawdę, no jest tutaj burdel trochę, ale no trzeba to wszystko ogarnąć, więc... co z tymi płotkami, tak sobie też właśnie myślę. Te nawet jeszcze wyglądają dość dobrze, ale tutaj z tyłu te płotki porozpierdzielane strasznie. Nie wiem, czy to będzie sens to zostawiać. No i podobno to drewno się nie nada do niczego poza opałem, więc no dobra, będziemy musieli dorzucać wszystko do ogniska. Czyli ucinamy je po prostu od strony, w którą chcemy, by upadły. Okej. Od strony ucinamy je, którą chcemy, by upadły, czyli no nie tam, czyli tutaj, okej, czyli od tej strony. Pasowałoby właśnie zacząć ścinać. A więc, no co, w takim razie myślę, że wyciągamy siekierę. Wyciągamy siekierę i zaczynamy ścinać drzewo. Muszę znaleźć jeszcze, gdzie to było, gdzie ta animacja była. Muszę to odnaleźć. No pięknie.
Asłow tak chciał te drzewo, że poleciało na tą chatkę. Zajebiście dosłownie. No nic się nie zrobi. Chatka zburzona. Te deski będziemy musieli i tak chyba tak to spalić. No może się coś tam przyda jednak z palisady. To znaczy do palisady. No zrobimy... Tak, dokładnie. No będzie trzeba zrobić nową. W takim razie będzie trzeba właśnie zrobić nową. Także my lecimy dalej z tymi drzewami. No trochę ich tu jest. Mamy tak naprawdę dwa tylko. Więc... Powoli sobie to jakoś ogarniemy. My przy okazji możemy sobie teraz odpocząć troszkę po tym ścinaniu drzew. Jeszcze nam trochę zostało. Udało mi się ściąć pniaka i taką ochotę dostałem, żeby wejść na górę, zobaczyć te widoki z latarni morskiej. Miejmy nadzieję, że chyba tutaj nic nie ma, co by się na nas czaiło. Trochę zamglone, ale jest pięknie. Widać trochę miasta, widać plażę, widać tutaj nasz jakby początek naszej miejscówki ładnie. Ciekawie. Fajne miejsce naprawdę, z tą latarnią morską. Klimatycznie bardzo. Bardzo klimatycznie. Fixer tam widzę, że udało mu się trochę gwoździ z tego drewna wyciągnąć i fajnie. Tak samo te beczki właśnie. Może coś tam mają w sobie. Niestety jakaś akcja się zaczęła. No sobie pracujemy. I nagle jakiś tam trzech gości wyszło. Ja chciałem tak naprawdę wyjść na chwilę stąd. I w sumie dobrze, że trochę poczekałem jednak. No i przyszło jakiś trzech gości. Nawet ciężko powiedzieć, skąd oni się dowiedzieli. Może po prostu jakieś tam info dostali, jak ktoś z nich przebiegał. No i przyszli tutaj. No i co oni chcą od nas? No jesteśmy w sumie na mocnym, to znaczy mocnym naszym terenie, przepraszam. Nie wiem... zbytnio, kto to jest, szczerze mówiąc. Kojarzę tamtego gościa. I w sumie chyba to wszystko. No tak, no co, no sprzątamy latarnię, ale... Po co właśnie... No może po prostu chcą się dowiedzieć, o co tu chodzi, no bo jednak... o tej godzinie, w sumie jest 23:26, no to tak, żeby pracować, no to trochę tak nietypowo, więc może ich to zainteresowało. No i też, że w sumie tutaj trochę ludzi jest. Może po prostu na spokojnie. No ale co dobra, prócz rajka, wszyscy pod ścianę. Ale to co to za, w ogóle za rozkazy? Dobra, no trzeba się słuchać. Czy co, będziemy się bić? Oj, no niestety. Oj, niestety. Kurde. Prawie się udało. Dosłownie prawie się udało. Jeszcze nas przeszukują. Złoto! Ja mam przecież prawie 100 złota chyba. No w to nie wierzę. Ja dosłownie w to nie wierzę. No nie, no dlaczego? Zajebiście. Nie wiem, po co to wszystko, naprawdę.
Nie wiem, jak się to rozwija teraz. Kwestia chyba dogadania między Rajkiem, ten, który jest przytomny, i między tym gościem. Ale wiecie co? Jak ja bym miał tylko tutaj jakiś miecz lepszy, albo tylko jakąś zbroję, to mam wrażenie, żeby dostali, naprawdę. Dobre hity dostawał ten jeden gościu. Jakby ich jeszcze dwóch było, naprawdę. Zamiast tych trzech byłoby dwóch, myślę, że mogliby zostać połamani tutaj. No ale no niestety, no wyszło jak wyszło, no jednak gościu, no... No zbroje jednak ich też uratowały na pewno, co nie? Tak mówiąc właśnie o ocenie, że jednak no te zbroje pewnie ich tam uratowały. No dobra, trudno, no. Bywa i tak. Naprawdę, po prostu, jak mi wszystko zabiorą. Jak mi wszystko zabiorą. Połowę złota. Dobra, 40, 42 niech będzie. Ja pierdziele, tyle złota. Po prostu nie wierzę w to. Rajk coś ogarnia. Musimy poczekać. Tak spokojnie było, naprawdę, tak spokojnie było. Nie wiem, czy uda mu się mnie zreanimować. Dobra, pomaga nam Rajk. Dobra, dostaniemy jakieś zielska jeszcze. Ja pierdzielę, znowu, w łeb dostać znowu. Po prostu, no... Ja coś tam mam też w kieszeni, ale dobra, wystarczy.
zawsze coś tam mam jeszcze też przy sobie. Dobra. Usiądźmy sobie. Usiądźmy. Gdzie to było siadanie? Przy ognisku, dobra. Zjedzmy. Właśnie powinniśmy być tu zamknięci. Ja pierdzielę, po prostu nie wierzę w to. Właśnie, no na zewnątrz, w ogóle bez ochrony, po prostu nie zdążyłem powiedzieć, widziałem jak już biegli, nie zdążyłem powiedzieć. 42 sztuki złota, zawsze mogło być gorzej tak naprawdę, no dobra, zjedzmy sobie jeszcze coś, no teraz musimy skorzystać z tych korzeni leczniczych, dobrze, że miałem to przy sobie, bo na pewno nam to polepszy się. Dobra, ale czemu nie mogę wstać? Muszę reloga zrobić. Dobra. Jesteśmy obolali. I to jest właśnie też to. No może jednak... Exartus stracił 50 blach i 400 żelaza. Nie no, musimy to odzyskać. Może widział ktoś z nas, ktoś z nich. Może widział właśnie ktoś tam po prostu, no. Widzę, że tu jednak niektórzy mieli większe straty po prostu. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, może coś jeszcze zjedzmy. Chłopaki muszą... Dobra. Dajmy może Aswolfowi coś. Te dwie roślinki. Pomoże mu na pewno. Exartusowi też musimy dać. Żeby stanęli lepiej na nogi. No dobra, mniejsza. Ale w ogóle ja sobie po prostu jakoś tak ciężko... Jak to się w ogóle stało tu wszystko? Nagle sobie właśnie robimy, no może jednak ktoś z nich przebiegał, w ogóle nie wiem kto to był, ktoś z nich przebiegał i może info tamci dostali i przyszli wszyscy, ale jeżeli nie przebiegał nikt, no to skąd oni by tutaj wiedzieli, że my tu jesteśmy? Przyszli goście jacyś, dostaliśmy w pierdziel, nie wiem za co, po prostu pracowaliśmy, okradli nas, to jest jakieś chore. Ja tego tak na pewno nie zostawię i my tego tak na pewno nie zostawimy. Złoto musi wrócić i wszystko co nam zabrali dwa razy więcej musi wrócić po prostu. Ludzie z farmy to byli, no zajebiście. To zajebiste kontakty będziemy mieli z nimi. No to... Zobaczymy co to będzie. Także niech się boją.
znajdziemy wszystkie po kolei. Jak nie będzie Okagila w mieście, to mówimy, że go porwali? Dobry pomysł w sumie. Bo coś go właśnie nie widać. Tak, to jest prawda. Ej, miał tu Okagil dotrzeć. Ktoś coś tam mówił, Raki się chyba nawet jeszcze pytał wcześniej, że gdzie jest Okagil? Tak czekamy, no jest w sumie druga już, w nocy. Nigdzie go tu jeszcze nie ma, to też w sumie podejrzane, jak Sartus dobrze mówi. Pasowałoby właśnie iść stąd, zamknąć to. Po prostu. Kurde, no jakbyśmy mieli to zamknięte, to też by inaczej wyglądało, albo ktoś na straży by był. Ale tak żałuję, że nie byłem po prostu bardziej rozwinięty trochę. Naprawdę, widziałem szansę w tej walce. No gdyby jeszcze ten może trzeci nie przybiegł, to gorzej, ale z tymi dwoma widziałem szansę naprawdę w tej walce. Tamten jeszcze łuk zaczął wyjmować, bo już nie miał co robić. A ten drugi w ogóle z tą dwuręką to już w ogóle też nie był zbytnio jakoś tam przygotowany chyba. Aswol włóczył jakiegoś gościa skurować, a później chciał ich napaść pod miastem. No to zajebiście. Nie no, oni muszą być wszyscy powyłapywani, przepraszam. Po kolei. No niebezpieczny, no i w sumie w nocy. Ja pierdzielę, jeszcze te złoto straciłem, ale widzę, że... No niektórzy jeszcze bardziej. Kto ma klucz? Nie wiem. Nie wiem, kto zamyka. Xartus może. Tak, jak Xartus ma klucz widocznie. Dobra, idziemy stąd. Jeszcze kolejni? Dobra, po prostu no, może tak. O, Serd jeszcze przyszedł. Dobra, to dobrze, to nasz. Po prostu stąd idźmy. Po prostu stąd idźmy i tyle. Wszyscy są? No właśnie, nie ma czasu, chodźmy. Nie ma czasu właśnie, bo nie wiadomo co jest z Okagilem. Co się dzieje z nim właśnie? Ja pierdziel, po prostu takie akcje się dzieją. To jest niepojęte. No ładnie się zapowiadało, naprawdę. Tak w sumie to pokrótce. Pracowaliśmy, no. Wiele rzeczy już tam zrobiliśmy. No ale wiele też nam zostało trochę później. Ale też wiele właśnie ogarnęliśmy. Nagle ktoś przychodzi. No i te informacje. Skąd oni wiedzieli, że tam jesteśmy? No może po prostu jednak ktoś tam się... Ktoś tam, jakiś gościu im powiedział, że tam jesteśmy. No przyszli może ekipą. Okej. No i co? Zostaliśmy napadnięci, zaatakowani i obrabowani. I to jeszcze goście z farmy, którzy są niedaleko w sumie nas, niedaleko latarni morskiej. I po prostu dwie osoby jakby były od nas, lepiej uzbrojone, to by nie mieli szans, naprawdę. Ale no, będzie trzeba to odbić kiedyś w końcu. Strasznie, po prostu strasznie się zrobiło. Nie wiem, co dalej. Czekajmy na... Może oni wiedzą w sumie, gdzie iść. Do straży, do koszar. Cholera wie, co się dzieje właśnie z Okagilem, no jest tak późno. Nie wiem, po prostu już nie wiem, co tu się dzieje. No trzeba będzie się zemścić, no nie ma takiej opcji innej, nie? Nie ma innej opcji.